Infiltration is an art. You need the right tools, the right friends, and the right enemies. You want to work in deception? Slip in and out of the shadows. Walk amongst your enemies without them even knowing. You have to adapt to what's in front of you. Sometimes you want to keep your distance. Sometimes, not so much. It's not always going to go the way you want it to. But you always have to find a way to come out on top. Witam was w kolejnym filmie. Okej, hej, cześć, mam Makro Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I w tym przypadku robimy szybkie omówienie Battle Passa, w tym przypadku nagrywam to, nażywam, tak jest, nie mogę mówić. Tak, dziś sporo roboty, sporo grindu, premiera sezonu, przed nami oczywiście Battle Pass i w tym przypadku nie będę się z tym opierniczał tydzień, jak to zwykle. Zrobimy to szybko, na szybko, przedstawię wam, jeżeli byście sobie chcieli kupić tego Battle Passa, proszę bardzo, oto jest Battle Pass, lecz... ponownie to mówię, będę robił giveaway na 100% w tym powiedzmy, no powiedzmy początkowym tygodniu. Dzisiaj mamy piątek, giveaway dla jednej osoby, czyli możecie otrzymać za darmo Battle Passa ode mnie, jeżeli będziecie na danym live'ie, który oczywiście będzie, no będzie dziś, będzie pewnie jeszcze jutro i tak dalej, więc macie szansę wygrać właśnie Battle Passa i dla tej osoby będę dawał Battle Passa, więc musisz być na czacie, musisz mi podać swój nick i tak dalej. To jest powiedzmy pierwsza promocja tego filmu. I ten film musi osiągnąć powiedzmy, a dajmy, niech będzie 10 lajków, to jest bardzo mało, co nie? Zobaczmy, czy potraficie to zrobić. No i macie dzięki temu szansę sobie wygrać za darmo, co nie? Więc bardzo fajnie, dobra. No i z grubszej rury lecimy. Z Battle Passem kosztuje 40 zł lub 80, zależnie czy kupujecie wersję z 25 tierami, czy z 3... z... wiecie, tam możecie kupić, że kupujecie Battle Passa, albo kupujecie 25 tier, w tym przypadku jest... no, ja ich otrzymałem 30, gdyż tak naprawdę miałem jeszcze zaoszczędzone 5, więc już mam 35 po małym grindzie na live streamie. Dobrze, tak, no, także lecimy. Szybko wam przedstawię, jakbyście chcieli co kupić, żebyście wiedzieli co kupujecie. A więc, po pierwsze, jeżeli kupicie Battle Pass do 26, otrzymacie ten, to skin, jest to Kyuubi. Jest to jakby taki ekskluzywny skin, który no, jest zajebisty moim zdaniem. No i nie otrzymacie go, jeżeli kupicie ten Battle Pass po 26 sierpnia. Przechodzimy, oczywiście Kitsune, hakerka, no tu jakby specjalizuje się hakowaniem i tak dalej. No spoko, takie trochę Zero, tylko że w Cold War. No tu mam w sumie taki mały opis. Może sobie go ogarnąć. Mamy także bonusowy start, startowy pak na pana Grację, przywódca buntowników, bardzo fajny. Taki pseudo jakby komandos, ale jednak konwoj, nie mam pojęcia. Taka maska. mamy zegarek, szkarłatna Oni, bardzo fajnie. W ogóle ten taki aspekt tego, że to jest takie trochę japońskie i w ogóle, no, kozak, teksty tej operatorki są i tak dalej. Moim zdaniem bardzo fajny sezon. Mamy właśnie ten oto sam... ten smok, czerwony smok, więc no dron strażniczy. Powiedzmy, no takie jeszcze będę pomijał, ponieważ one są niezbyt ważne, no, chociażby nawet na przykład Double X się zdarza co chwilę, to nie? Mamy co chwilę Double XP albo jakieś codpoints. Więc to będę miał, to wiadomo, że Battle Pass zawiera 1300 codpointów oraz kilka żetonów godzinnych na broń, podwójny żeton, więc no lub tam postać. Płynąca ryba jest to właśnie skin, a raczej nawet na talizman na każdą broń, takie dwa delfinki. Mamy skin wielki też na 5 poziomie. Skin na Karabinecho, czyli Famas. To jest w ogóle dziwne, zapamiętajcie sobie ten skin. On jest na 5, moim zdaniem powinien ten skin być na 85. A ten skin, który jest na 85, powinien być na 5, moim zdaniem, co nie? Więc no, dobra, mamy code points także. Wiadomo, no i mamy skin na nasz torek, Flara Dymena. Bardzo fajnie, mamy dwa ostrza. Skin na Uca na poziomie 10. Bardzo fajnie, tak wygląda w sumie ten z trailera Cinematica, który, no, który tak, tak wygląda z takim plecakiem, bla bla. No mamy animanioł, okej, okay. What? Taki animowany anioł, spoko. Codpoints to. I mamy pierwszą broń M2, która jest już na 40 levelu, bardzo fajna broń. W zombie nawet bardzo silna i w multi zakładam także, bo to jest taki trochę pseudo Odin. On bardzo dobrze kontroluje ten recoil. No ma w sumie taki celownik podstawowy na dalekie zasięgi, więc bardzo fajny. Bardzo dobrym, w sumie ma się nawet opis. Automatyczny krawisz turmowy z dobrą kontrolą odrzutu, tak jest, to jest w ogóle niespodziewane. Ta broń ma bardzo dobry kontrol odrzutu, ma tylko 20 amunicji w magazynku jako magazynek podstawowy. Oczywiście no, mamy szybkie, mamy powiększone, mamy 25, mamy nawet 30. Więc to wiadomo, z dodatkami. Wbudowana optyka z niewielkim właśnie przybliżeniem, zwiększa precyzję, niska szybkostrzelność oraz przyzwoity zasięg. Moim zdaniem ta szybkostrzelność jest ok, ona jest ok.
Więc no, palce lizać bardzo fajnie, mamy takie, w sumie takie coś, o, wam pokażę. Jakby wcześniej były takie skorpiony i tak dalej. Ja do Wietrzota teraz mamy takie rzeczy, więc no. Takie coś, to mamy kropowiec i mamy czas na herbatkę, jest to skin na naszego Magduma, takie trochę w kwiatki, spoko, anime. Boom, tu mamy takie wykończenie, mamy nawet spoko, własnym pistoletem go zabijamy. I mamy skin, tak pseudo, ja to nazywałem skin ten, Tom Clancy, The Division. Wiecie, Tom Clancy ten. No, Visioner Hunter, skin na Huntera, bardzo fajny, taki, taki pseudo na Wizer, nie mam pojęcia co to jest. Brąz bojowy, to jest skin na bodajże Exem? Exem? Mam nadzieję. Trochę jak MP5, taka wiecie, zmodyfikowana, ale no. Podwójne ta. I skin na naszego Howera, jest to błękitny rumak. Bardzo fajnie wygląda. Bardzo, bardzo fajnie, takie niebieskie, lubię niebieskie skiny. To. I mamy skin w sumie na Łódź w Black Opsie. Zachmurzenie oraz skin na Warzona, na ten oczywiście SUV. No, tak to wygląda. Mamy także na Bizonika, żabi samorodek. Znaczy to nazywam Bizon, ale to jest wiadomo, Bullfrog. Żabi samorodek, ten skin jest moim zdaniem bardzo fajny, bo pierwsze jest niebieski, więc ja lubię niebieskie. Oraz jest taki pseudo diamond, wiecie jak diamond zawsze był właśnie w takich kropkach. Tylko żeby wiadomo, biały, nie? Diamond taki, wiecie, diametowy. A tu jest taki żółty, złoty, nie? Więc bardzo fajnie to wygląda, moim zdaniem, bardzo fajnie to się prezentuje. Zielona kropka, no wiadomo. Pamiętasz jak jakieś te kropki w ogóle sprzedawali za 100 kotpońców w Black Ops 4? Było to straszne. Były ostatnio, no to hejt w ogóle, no. Na szczęście tak tutaj tak nie jest, tylko dostajemy je za darmo czy coś. Albo w bandrze. W sumie też są sprzedawane w bandach, więc trochę. No nieważne. Mamy skin na 29, nie wiem, na 30. Tropiciel skin na beka, bardzo fajnie. Jest w ogóle ma grant na klacie, widzicie to? Ja pierniczę. Odłamkowe ma. No i mamy kolejną drugą broń, tak 9, jest to druga z 4 broni w tym sezonie. No jest to tak 9, który jest ciekawie, strzela właśnie jedynkami, jednym pociskiem, macie w sumie opis. Samopowtarzalny pistolet, duża celność i minimalny odrzut, wysokie obrażenia i średnie zasięg. Więc ja go w multi nie używałem, trochę go na XP'em zombie i tutaj bardzo, bardzo ciekawe jest to broń, ponieważ można, ona podstawową formą ma, podstawowa powiedzmy forma tej broni jest to, ona strzela jedynką. Jak pistolet, nie? Jak spust, straci jeden strzał. Ale macie dodatek, który sprawia, że możecie strzelać full auto. Więc ciekawe. Ja jeszcze nie testowałem tego, lecz no, strzałem zombie nawet fajnie. Fajne obrażenie miał. No ale wiadomo, SMG są gorsze w zombie, więc no. Kot points to, znaki dymne. Zobaczymy jak multi z tym bronią. Postępowiec, mamy w sumie taki kolejny zegarek z tym. Ja już mówię, to jest 16 level, będzie bardzo fajnie. Mamy wiersz sterujący, taki oto skin, bardzo fajny, taki Dark Matter pseudo, skiny w sumie tego sezonu. Na RPD skin, to, mamy takie coś. Okej, okay. Kości połamane, spoko, rozgrzane. No i mamy skin na błyskawiczny tatuaż, jest to Quibizy, bardzo fajnie. Także będzie oddzielny film, gdzie będziemy omawiali już wszystkie zmiany. Powiedzmy tutaj broni, ponieważ było sporo właśnie nerfów, buffów i w tym było Quibizy, więc no. By tego sporo w oddzielnym filmie. Wstrząsy jest to skin na czołg. Bardzo ciekawe. Fajnie, że teraz w zombie można używać czołg. Mamy także skin w Warzone na ten truck. Grupa odżyniowa. No jest to takie odwołanie do powiedzmy podstawowego. Grupa odżyniowa, pamiętacie jak Coldwork na tą pierwszą kascenkę swoją multiplayera. To coś w tym stylu. Strike Team, grupa odżyniowa. Stąd to skin na stan, bardzo fajne. Kozak te skiny są. Mamy także to i ten oto matrixowy skin, bardzo fajny, klisza, taki unikalny, bardzo mi się podoba, to jest na Mach 10. Aha, no i tu mamy to, bez litości, takie coś. I mamy skin na Type'a, maszyna do pisania. No, ciekawy, taki bicie w kolorach Polski, pseudo, czerwono-biała. To i mamy kawałek, pońcy, nieudany start, nie mam pojęcia co to jest, ale wizytówka, okej, niech będzie sobie. 50 jest w połowie. Płetwonurek jest to skin na Bikera, jak widzę zresztą. No nie ma coś ciekawego, zwykły płetwonurek. Podobny skin do tego preordera, co był, jak wiecie, Cold War, bo można było kupić przedpremierowo. Mamy także dotyk śmierci. Oto taki skin. Jest to skin na bodajże ten właśnie nasz nowy karabin, czyli M2. Bardzo fajnie. Aha, mamy głowomot. Spoko, co to mogę znaczyć, ale nie wiem, głowomot. Bo taki reknis, nie? Głowomot. Aha, i mamy w sumie kolejny talizman. W tym przypadku są takie jakby wiśnie. Jedna smutna, jedna wesoła. Spoko. No i mamy bardzo fajny skin, torpeda. To jest na karabin Charlie, to jest Krieg chyba, ale mogę się mylić. Więc no, ale bardzo fajna, taka torpeda. Pseudo łódź podwodna, nie? Ruska, nie? Bo mam to gwiazdę czerwone w ogóle. Bardzo fajnie w ogóle, bardzo fajnie się prezentuje. Cut pointsy, to, double X. I mamy przelot, taka naklejka. Mamy, tak, mamy młot i sierp, spoko. Tropikalny cios.
No spoko. Niestety na tą naszą słabą broń. Ale niech będzie. Tropikalny cios. APM-a. I mamy powers. Drastyczna. Spoko, widzę, że w tym sezonie ładnie włosy zaczesali. Spoko, spoko, z tyłu ma koka. No i mamy horyzont. Taki coś. Taki w sumie ciekawy celownik. I mamy delta green. Okej, może być. W sumie widzę, nawet wiedzieć, o której godzinie to nagrywam. No mamy takie coś, to jest twarz. Twarzą w twarz. Mamy cichy ryk, to jest skin na Stregera, bardzo fajny. Taki właśnie, taki wiecie, mamy jakiegoś lwa na Luffy, what the hell. No, takie China trochę, nie? Fajny, fajny, mi się podoba bardzo motyw tego sezonu. Okej, kolejny taki China maska. Jak w sumie samą maskę ma, wiadomo, sam operator tego sezonu. Które ciągle zapominam, jak ma no na imię. W sumie aż to sprawdzę, bo nie pamiętam. Ciągle zapominam. Kitsune, tak jest. Kitsune ona ma. O Boże, teraz się zgubiłem. Byliśmy na ponad 50. Tutaj byliśmy gdzieś. O, tutaj, dobra. 66. No i mamy to. Mamy gramofon, spoko. Talizman. Mamy song. Obserwatorka. Spoko, takie coś. Też zmienili jej stylu, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, jak najwięcej darmowych skinów. Mamy takie coś, nagrodę. Nagrodę także została tam, powiedzmy, trochę zmieniona, jeśli chodzi o patch notes. Niskopodłogowiec, w ogóle ciekawa nazwa. Ale fajny, fajny bardzo skin. Nawet odbija się strasznie. No i mamy mixtape, jest to właśnie Black Cats, jest to, powiedzmy, takie oldschoolowe składanka z World of War. Mamy Black Cats. Nie wiem, czy poznajecie, jeżeli graliście World of War, to poznajecie. Mamy Dogfire. Mamy Hell's Gate. Oraz Wildcard, więc no, to są te cztery mixtape'y. Widzę, muzyczka mi się zbugowała, w sensie znowu się odpowiada ta sama, więc możemy sobie zmienić na coś innego. Na coś innego powiedziałem, gro. Okej, nie to nie. A może teraz? Okej, zmieniło się w końcu, czasami jest tak dziwne. Okej, lecimy, byliśmy 70, nie? Szybko tego. A pokażę wam, żebyście wiedzieli, jakby co kupujecie. A, i macie także mixtape. Ale w sumie tutaj tego nie będę puszczał, bo to jest wszystko copyrighted. Sorry, nie to. Zaraz będzie drugi mixtape. Zaraz to chyba na 80 którymś. Mamy takie coś, cep. Mamy skin na szlachetny rycerz, ten, kto lubi używać snajperek, szczególnie M82, proszę bardzo. Szlachetny rycerz, bardzo piękny skin, lecz niestety ja go nie użyję, no bo nie używam snajperek zbytnio. Szczególnie nie M82, jak już to Pelington czy coś takiego. Albo Swiss, ten nowy. Swiss, w sensie ten, wiecie. Ten nowy karabin snajperski, nie pamiętam, jak on się nazywał. Podglądacz. Takie coś, proszę bardzo. Mamy tak jakby maskę Rave, bardzo fajnie to wygląda moim zdaniem. Do tego dochodzi nam taka kolejna maska, która... Cyber Samurai, bardzo fajnie, to jest taki emblemat, spoko. Mamy skin na Vargasa, zwiadowca. Proszę bardzo, tak to wygląda. Liść klonu, skin na M19. Bardzo fajnie, sorry, to nie jest M19, to jest ten, Yamati. Tak? Nie wiem, strasznie pozmieniali ten blupy. Nie, to jest Colt, M19. Trochę przypomina Yamati. Aha, tu mamy... Baterie, spoko. Ciekawe. No i ten właśnie skin, o którym mówiłem, 85, moim zdaniem on powinien być na 5, a na 85 powinien być właśnie ten na Famasa, bo no nie wiem, dajcie znać, który wam się bardziej podoba, nie? Anioł śmierci. Możecie robić dobrą, nie to, ale wiadomo, skin jest jeden, nie? Więc tak to wygląda. Nawet spoko jest. Jakaś tam babka z pistoletem. 86 smakowity kąsek, spoko. Dobra, i mamy ostre krawędzie. W ogóle skin na noże jest kozak, nie? Kleszcz. No, kreszczowy kolec. Dziwnie to wygląda, nie? Takie podwójne ostrze. Bardzo dziwne. Soku, jest skin na Wolfa, więc bardzo fajnie, że daje Wolfa za darmo. Ponieważ Wolf był, no wiadomo, do kupienia jako operator za 80 zł, a teraz go dają za darmo, więc zajebiście, zajebiście. Kozaki, że tak coś robią, dali Wolfa, dali Zayna, więc no, może jakieś innych jeszcze dadzą. Na przykład Hacena dadzą w 6 sezonie, czy coś takiego, nie? Bo byłoby bardzo fajnie. Wiadomo, bo będzie do kupienia, ale może w kolejnym sezonie będzie za darmo, nie? Karne to oczywiście trwa 54 dni, co oznacza, że sezon 5 się kończy 7, no i sezon 6 się rozpoczyna 7 października, więc no. No 54 dni, tam niecałe 2 miesiące jak to zwykle. Mamy także taką, powiedzmy, zepsucie wizytówkę, która, no, takie numery i czacha. Bardzo fajne. To najlepsze jest miejsce z całego, bo ta praca nie ma co się widzieć, bo jest na 92 poziomie, więc jest najlepsza, nie, bo jest na końcu. Mam także zegarek, takie coś, bardzo fajne. I mam właśnie kolejny, właśnie tutaj taki, wiecie, mixtape, nie? Możecie sobie te w sumie wygooglować te songi, bo nie masz na są copyrighted, ja nie mogę ich puszczyć, no także no. No i do tego mamy Geomatic, jest to skin na M2, bardzo fajne, jak widzicie.
Mając 50 zabójstw, macie takie coś, wiadomo, zombiaków 100, jak zabijecie 150, to w ogóle tak. Więc no, multi oczywiście to jest przeliczane na 0, 3, 6, 9 kg, więc bardzo fajnie. Tylko 9 kg macie maksymalną formę reaktywną, bardzo fajnie. Do dziś kocham Black Ops 4, że właśnie jakby on to tak naprawdę wprowadził i do dziś mamy to w Cold War, więc bardzo fajnie. Miejmy nadzieję, że Vanguard także to będzie. Jakby wiadomo, sporo jest spotek i tam widzieliśmy w sumie arcymar, takie mastercrafty na PP-szkę, więc chociażby, no to już mam takie małe potwierdzenie, że tam będą takie crazy schematy, więc bardzo fajnie. Nie będzie, wiecie, jak w WW2 na początku było, że były o, trzymamy się realistycznie, wszystko będzie szare, brudne i brzydkie, nie? A potem zrobili wiadomo, ogrom update, który odświeżył i zranił tą grę, więc miejmy nadzieję, że Vanguard od początku będzie wprowadzał takie właśnie bardzo fajne, kolorowe kamuflaże. No. Bo trailer, moim zdaniem, nam będzie miał kolorystyczne kody, no wiadomo, modelze zawsze były takie greedy, szare i tak dalej, co nie, same, jak spojrzycie na sam Cold War, a na same modelze, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Mamy także zhakowana konsola, spoko, takie coś, punkty kod i mamy samuraja, szkarłaty samuraja, najlepszy chyba emblema w tym sezonie. No i mamy skin następnym, bardzo fajny, samuraj, to jest reaktywny kamuflaż, to w ogóle numery strasznie mi przypominają Black Ops 4, ponieważ tam były także takie same skiny z numerami. Jakby cała postać była pokryta takim właśnie takimi numerami, to było kozak. Na czarnym sobie to bardzo fajnie wyglądało. No i w tym przypadku mamy takie właśnie numery oraz znaki samuraja z tą maską, gdzie jedno oko jest zakryte, a jedno otwarte, mamy te kły, rogi. Kozak skin. No naprawdę. Kitsune, kozak operator. Co tu dużo gadać. No i do tego w sumie dostajecie powiedzmy kolejne bonusowe nagrody. W tym przypadku jest to skin na Tech 9, microchip, tak to wygląda. Mamy zepsuta zazdrość, skin na bugi. Oraz węglowa zazdrość, jest to skin do Warzone na ten oto pojazd. No i końcowy, jak to zwykle, emblemat sezonu 5. Także przed nami jest tylko 5 teraz i 6 sezon. No i mamy wszystko, to jest oto 6 sezonów, które oczywiście wejdą w Black Ops Cold War. A potem już wiadomo, w kolejnym kodzie. Więc zaczynamy z powrotem od sezonu 1. Także to była taka mała prezentacja tego oto BT-pasa. Postaram się zrobić jak najszybciej te takie podstawowe filmy, czyli chociażby zmiany balansów, broni i tak dalej. Nic nie obiecuję, ale postaram się jak najszybciej porobić, także dzięki za oglądanie, zostawcie po górę, jak wiem, będzie giveaway. Miejmy nadzieję, że jeżeli uda się osiągnąć te osiągi, o które mówiłem na początku filmu. Było bardzo fajnie, także dzięki. No i co? Do usłyszenia w kolejnych. Na razie, Maker out. You want my advice? Trust no one. Especially me. We'll be right back.